Żeby dobrze zatańczyć polkę, najpierw musimy poznać jej rytm. Zróbmy kilka prostych ćwiczeń, które nam w tym pomogą. Na początku poznajmy rytm polki. Możemy go rytmizować w ten sposób. Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Spróbujmy na samym początku chodzić do tego rytmu, ale chodzić tylko na raz. Czyli raz i dwa, 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 raz i dwa. Nasze kroki mogą być bardziej sprężyste. Raz i dwa, 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 raz i dwa. Znaleźliśmy nasze raz. Znajdźmy teraz w tym rytmie dwie jednostki, na raz i na dwa. Co z tym idzie, nasz krok będzie dwa razy gęstszy. Uwaga, zacznijmy od nogi prawej. I raz i dwa, 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 raz i dwa. Nadal używamy kroku sprężystego, żeby pracowało cały czas nasze ciało. Raz i dwa, 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 raz i dwa. Rytm polki to rytm parzysty. Gdybyśmy chcieli znaleźć wszystkie jednostki, które mieszczą się w tym rytmie, tak naprawdę powinniśmy zrobić cztery kroki. Na początku był jeden krok na raz. Później robiliśmy dwa kroki na raz i na dwa. Teraz zróbmy w tym rytmie cztery drobne kroczki. Uwaga! Zacznijmy od nogi prawej i będziemy rozliczać teraz nasz krok w ten sposób. Raz i dwa i, raz i dwa i, raz i dwa i, raz i dwa i. Uwaga! I raz i dwa i, 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 raz i dwa i. Zabawmy się teraz w układankę. Weźmy z ostatniego naszego ćwiczenia, czyli tych czterech kroków, tylko dwa te drobne kroki, które będziemy stawiali na samym początku. Natomiast na drugą część tego taktu, czyli jakby na dwa, postawimy tylko jeden krok. Czyli będziemy mieli raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Ustawiając się po kole, znowuż zaczynamy od nogi prawej. Uwaga! I raz i dwa, 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 raz, dwa, trzy kroki, raz, dwa, trzy, bo były dwa drobne i długi, raz i dwa, 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 raz i dwa. Zobaczcie, udało nam się teraz zatańczyć krok polki. Bardzo prosty sposób, po kole, na razie samemu, bez pary. Ten krok to był raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Ale zwróćmy teraz uwagę na coś, co się dzieje teraz w rytmie. Mianowicie, kiedy robimy, zaczynając od nogi prawej, raz i dwa, to kolejny takt zaczynamy od nogi przeciwnej. Raz i dwa. Co z tym idzie? Ciężar ciała przenosimy w każdym takcie na drugą stronę. Tak? Czyli mamy raz i dwa, 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 raz i dwa. Jak widzicie,
pojawił się w naszym ruchu, w naszych krokach puls. To bardzo ważna rzecz w tańcu, gdyż taniec nie odbywa się bez pulsu, bez rytmu. Krok tancerza powoduje, że nasze ciało cały czas się przemieszcza. Raz na jedną, raz na drugą stronę. To jest trochę jak drzewo, które na przykład jest, pień jego jest osią, a gałęzie chwieją się na wietrze. To nadaje płynność, harmonię temu ruchowi w rytmie na dwa. Spróbujmy jeszcze raz. Ustawiając się po linii koła, zaczynamy od nogi prawej. Uwaga! Pomagamy sobie również naszą prawą ręką, wyobrażając sobie, że są to właśnie te gałęzie, które chwieją się na wietrze, raz na jedną stronę, raz na drugą. Uwaga! I raz i dwa, 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 raz i dwa. Słyszymy już muzykę. Pamiętajcie, że rozpoczynamy od nogi prawej. Na sam początek spróbujmy sobie pstrykać. To raz, 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 raz i raz, 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 raz. Możemy również klaskać. Raz, 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 raz. Mamy już muzykę. Odnaleźliśmy raz. Teraz spróbujmy odnaleźć w takcie dwie jednostki. Raz oraz dwa. Uwaga. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Odnaleźliśmy dwie jednostki w takcie, czyli raz oraz dwa. Teraz odnajdźmy cztery. Cztery ósemeczki. Uwaga. I raz i dwa, cztery, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Odnaleźliśmy już wszystkie jednostki w takcie. Teraz weźmy dwie ósemeczki i jedną ćwierćnutę. I przełóżmy ten krok na nasze nogi. Zaczynamy od nogi prawej. Uwaga. I raz i dwa, dwa i dwa, 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 raz i dwa, dwa i dwa. Jak widzicie, drobny rytm Polki Lubelskiej sprawia, że nasze ciało się
mocno trzęsie. I tak powinno być, przynajmniej do tej melodii. Spróbujemy teraz zatańczyć z tym pokazywaniem, gdzie mamy ciężar ciała w naszym ciele. Uwaga! I raz i dwa, dwa i dwa, 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 raz i dwa, dwa i dwa. Poradziliśmy sobie z rytmem na dwa. Myślę, że w ten sam sposób możemy rozkładać sobie rytmy innych tańców dwumiarowych. Czy to będą zwykłe polki, czy to będą wiwaty, powolniaki, czy może krakowiaki. Ważne jest, żeby być osłuchanym z melodią, bo wtedy łatwiej zatańczyć. Na pewno też ważne jest to, byśmy podczas tańca rozluźniali się. Luz w ciele sprawia, że o wiele łatwiej będzie nam wykonać każde ćwiczenie.